Piłkarze polskiej ligi, którzy narazili się swoim kibicom, przechodząc do odwiecznych rywali. Na miejscu czwartym Krzysztof Mączyński, który w 2017 roku zamienił Wisłę Kraków na stołeczną Legię. Transfer wzbudził mnóstwo negatywnych emocji wśród kibiców Białej Gwiazdy, ponieważ kilka miesięcy wcześniej wychowanek klubu z Krakowa w programie Liga Plus Ekstra zadeklarował, iż nigdy nie przejdzie do Legii. W pierwszym wywiadzie po transferze przyznał, iż nie spodziewał się takiego ruchu, jednak ze względu na czynniki, na które nie miał wpływu w Wiśle, podjął taką decyzję. Kibice klubu z Krakowa nie zapomnieli zachowania piłkarza i przy każdej okazji wyrażali swoją opinię poprzez obraźliwe przyśpiewki oraz gwizdy. Na miejscu trzecim umieściliśmy aż kilku piłkarzy, których łączy jedno: odchodzili z Lecha do znienawidzonej Legii Warszawy. Kasper Hamalainen w sezonie 2014-15 zostawał najlepszym strzelcem w Lechu, znacznie przyczyniając się do zdobycia Mistrzostwa Polski. Nikt nie podejrzewał, że już na początku 2016 roku podpisze kontrakt z Legią. Przechodził jako wolny piłkarz, co sprawiło, iż Lech nie zarobił na nim nawet złotówki. Paweł Kaczorowski po wygraniu Pucharu Polski w 2004 roku w barwach Lecha był jednym z piłkarzy, którzy najgłośniej obrażali pokonaną w finale Legię. Karma wróciła, ponieważ w 2005 roku przeniósł się na Łazienkowską. Kibice z Warszawy nie zapomnieli zachowania piłkarza i przy wychodzeniu na boisko był wygwizdywany, obrażany, a nawet rzucano w niego gumowymi kaczkami. Kibice Legii ostatecznie wymusili na władzach sprzedaż Kaczorowskiego. Bartosz Bereszyński po odejściu do stolicy dostawał SMS-y z pogróżkami od kibiców Lecha, ponieważ w ramach zemsty udostępnili jego numer telefonu na forum internetowym. Miejsce drugie to legenda Widzewa Marek Citko, który był pierwszym strzelcem bramki dla łódzkiego klubu w Lidze Mistrzów. Dobre występy w klubie sprawiły, iż wróżono mu karierę na zachodzie, która została brutalnie przerwana przez kontuzję ścięgna Achillesa. Po 16-miesięcznej przerwie piłkarz nie wrócił już do tak wysokiej formy, a na dodatek opuścił Widzew na rzecz Legii. Pomimo odejścia do wielkiego wroga, Citko został wybrany przez internautów do złotej jedenastki wszechczasów Widzewa. I pierwsze miejsce, na którym umieściliśmy Macieja Szczęsnego, czyli ojca Wojtka Szczęsnego. Szczęsny podczas 9 lat spędzonych w stołecznej Legii dwukrotnie zostawał mistrzem Polski. Pomimo grania prawie dekady na Łazienkowskiej, nie przeszkodziło mu to, by w kolejnych latach grać dla Widzewa, Polonii Warszawy oraz Wisły Kraków, czyli dla trzech ówczesnych największych rywali Legii. Można powiedzieć, że Szczęsny przynosił szczęście, ponieważ z każdym z tych klubów zdobywał Mistrzostwo Polski. I to tylko kilka ze zdrad w naszej polskiej lidze. Piszcie w komentarzach, czy wy wiecie o jeszcze innych. Cześć!